Co to znaczy pomnożyć 2 trzecie przez 6? Jeden sposób to dodanie 6 razy ułamka 2 trzecie. Zapiszę. To jest inaczej 2 trzecie, dodać 2 trzecie, dodać 2 trzecie, dodać 2 trzecie i jeszcze 2 razy, dodać 2 trzecie i 2 trzecie. Czyli 6 razy dodałam ułamek 2 trzecie. Ile to będzie? 2 dodać 2, dodać 2, dodać 2, dodać 2, dodać 2. To jest inaczej 2 razy 6, czyli to jest 12. Zapiszmy, to jest 2 razy 6. Mógłbym się teraz napisać tutaj 12, ale robię po kolei. A w mianowniku dostanę 3, ponieważ jak dodajemy ułamki o tych samych mianownikach, to ten mianownik przepisujemy, pozostaje. 2 razy 6 to jest 12. I w mianowniku mamy 3. 12 trzecich jest wynikiem mnożenia 2 trzecie razy 6. Ale zobacz, 12 trzecich to jest ułamek niewłaściwy. To jest więcej niż 1. Chcielibyśmy wiedzieć, ile to dokładnie wynosi. Zastanów się, ile razy zmieści się trójka w 12. Albo możesz na to patrzeć inaczej. 12 dzielone na 3 wyniesie ile? Pewnie już wiesz, to będzie równe 4. Będzie to równe 4. Zobacz. Jeżeli sobie rozpiszesz tą dwunastkę, mamy już wynik, ale zastanówmy się, czy to faktycznie tak jest. Ja tutaj zrobię falkę, że będę pisać jeszcze raz 12 trzecich. To jest inaczej. 12 możesz zapisać jako 3, dodać 3, dodać 3, dodać 3, prawda? I w mianowniku 3. A to jest inaczej. 3. To sobie napiszę, żeby nie zmieniać kolorów cały czas. I w mianowniku trójki. To jest 3 trzecie, dodać 3 trzecie, dodać 3 trzecie, dodać 3 trzecie. A 3 trzecie to jest ile? To są 3 części z 3. Czyli po prostu całość. Tu jest 1, tu jest 1, tu też jest 1 i tutaj też jest 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 to jest 4, czyli faktycznie tyle, ile mamy powyżej. Ale wykonajmy to działanie jeszcze innym sposobem. Narysuję oś liczbową, zaznaczę liczby, tu będzie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zobacz, tutaj mam odcinek, który ma długość 6, czyli odtąd dotąd mój odcinek ma długość 6. I teraz chcę przejść 2 trzecie tego odcinka. Zatem podzielę ten odcinek na 3 równe części. Tu będę miała pierwszą część, drugą część, trzecią część. Przejdę teraz dwie z nich. Pierwsza część, druga część. Przeszłam 2 trzecie z 6. Jaki wynik dostałam? Wylądowaliśmy na 4. Czyli 2 trzecie z 6 to jest 4.